Cześć! Razem z moimi rozmówcami postaramy się dostarczyć ci dziś wiedzę na temat kontuzji w sztukach walki, zastanawiając się, które z tych kontuzji są najczęstsze oraz jakie czynniki wpływają na ich powstawanie. Przyjrzymy się różnicom między poszczególnymi dyscyplinami. Omówimy, które z nich są najbardziej narażone na kontuzje. Jeśli więc trenujesz sztuki walki, chcesz zacząć trenować sztuki walki, albo jesteś starym wyjadaczem i po latach zaczyna ci coś dokuczać. Myślę, że to jest podcast dla Ciebie. Poruszymy na przykład tematy przygotowań, omawiając, jak powinny wyglądać treningi, aby uniknąć urazu oraz czy sparingi na każdym treningu to dobry pomysł. Zastanowimy się, jakie kontuzje dominują, czy kończyn górnych, czy dolnych, a także podpowiemy, jakie ćwiczenia pomogą wzmocnić ciało, nadgarstki, nogi i jak zaplanować rozgrzewkę, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko urazów. Posłuchaj Tox for Life i dowiedz się, jak trenować skutecznie i bezpiecznie sztuki walki. Cześć, przyszedł czas na nowy odcinek podcastu Tox for Life, czyli podcastu o zdrowiu, fizjoterapii, rehabilitacji, o tym, jak sobie radzić z różnego rodzaju problemami czy dolegliwościami. Mamy ostatnio taką serię o kontuzjach w różnych sportach i dziś na tapet weźmiemy sporty walki. Różne sporty walki. To się pewnie okaże też jeszcze, na których się skupimy i czemu. Ja nazywam się Natasza Kelton i dzisiaj goszczę w swoim studio Grześka Workowskiego. Cześć wszystkim i Bartka Pietruszewskiego. Dzień dobry. Czyli fizjoterapeutów, którzy mają zaplecze dotyczące sztuk walki. Jakieś tam, zaraz się przekonamy, co wam będą mogli sprzedać za protipy. Powiedzcie mi, tak na początek, jak myślicie o sztukach walki i o swoich pacjentach w gabinecie czy na sali, to jakie sztuki walki są według was najbardziej kontuzjogenne i z jakimi kontuzjami najczęściej macie do czynienia? Ja bym właśnie przede wszystkim podzielił te dyscypliny w dużym uproszczeniu na sporty uderzane i szarpane, czyli te grapplingowe. Jeżeli chodzi o sporty uderzane, to zdecydowanie tam częściej będą urazy głowy, szyi. Oraz też jak najbardziej nadgarstki i ręce. Natomiast jeżeli chodzi o sporty szarpane, to tam będą kontuzje dotyczyły wszelakiego pojęcia stawów, ponieważ tam są różne dźwignie i rzeczywiście przyciążenia zarówno na tych więzadłach, jak i mięśniach są bardzo duże, więc wtedy tych kontuzji pojawia się zdecydowanie więcej w tych obszarach. Jeśli zaś chodzi o najbardziej kontuzjogenny typ portu walki, moim zdaniem pomimo sympatii do tego sportu, ale będzie to MMA. No właśnie, żebyśmy sobie zaraz wrogów wśród naszych słuchaczy nie narobili. Dobrze, no to w takim razie też podzielmy sobie tę, tę kontuzjogenność w sportach walki, czyli co? Uważamy, że mixed martial arts, czyli MMA, czyli te sporty mieszane tak naprawdę są najbardziej narażone na urazy? To znaczy jest to dyscyplina sportu walki, która jest najbardziej przykrojowa, czyli będziemy tam mieć zarówno elementy parteru, jak i elementy stójkowe, więc... Suma y, tych kontuzji nam się doda, tak? Będziemy mieli i kontuzje wynikające z uderzeń, skopnięć, z gdzieś z, tego, z tych wzorców ruchowych i będziemy mieli też kontuzje związane z kulaniem się w parterze po prostu. Czy powiedzmy sobie też po prostu, że jakby sztuki walki są ukierunkowane na to, żeby jednak jakąś tam krzywdę przeciwnikowi wyrządzić, tak? Może niekoniecznie doprowadzić go do jakiegoś urazu i kontuzji, ale jednak, żeby go pokonać, więc w założeniu chcemy tę osobę skontuzjować. Plus rzeczywiście to MMA ostatnimi czasy jest chyba najbardziej popularną sztuką walki, więc tam idzie największa grupa osób, i to zarówno osób, które są ogólnie sprawnych, więc są przygotowane do tych treningów, oraz osoby, które wybrały to sobie jako sport, który są, z którym chcą zacząć swoją w ogóle gdzieś tam karierę sportową, amatorską czy, czy zawodową. W związku z tym często są, nie są do tego sportu przygotowani i to też dodatkowo gdzieś tam predysponuje do występowania większych lub mniejszych urazów. No właśnie, czyli do czego sprowadzilibyśmy przyczyny kontuzji i urazów yy, w sportach walki, oprócz tego, że oczywiście celem jest pokonanie przeciwnika? Nie uwaga. Nie uwaga, okej. Okay. Ja bym też dodał nie do końca odpowiednio przeprowadzony trening, czyli powinniśmy na pewno zwracać uwagę na to, czy trener dostosowuje poziom treningu do nas, do, do całej grupy ponieważ no, spotkałem się z przypadkami, yy, gdzie osoby szły na trening, pierwszy, drugi, trzeci, niech będzie nawet, że to jest pierwszy pół, pół roku treningów, a potem nagle okazuje się w rozmowie, że te treningi są prowadzone jak dla zawodowych sportowców, czyli ta intensywność jest bardzo duża. Na każdym treningu są ostre sparingi, które nie trwają po 2 trzy minutki, tylko tych sparingów jest kilka i nagle okazuje się, że walczymy z drugą osobą przez pół godziny, w związku z czym no, no, nasze ciało nie jest w stanie wytrzymać takiego obciążenia. Tak ogólnie w wielu miejscach treningi sportu walki dalej są prowadzone w taki bardzo hardkorowy sposób. Hardkorowy, schoolowy, może lepiej się wypowiem. Ja nazwałabym to wręcz ulicznym. Tak, to znaczy mamy, mamy bardzo dużo intensywnych ćwiczeń, horrendalne ilości pompek, brzuszków, przysiadów, wszystkiego, co tam akurat wpadnie, wpadnie do głowy w rozpisce. Mamy dużo zadaniówek w międzyczasie, mamy też sparingi zazwyczaj na koniec, na bardzo dużym zmęczeniu. Nie ma takiego ułożenia tego treningu, więc jeśli widzimy to, że my z treningu wychodzimy zrąbani i nie jesteśmy w stanie, i to nie tak pozytywnie zrąbani, tak? tylko mamy mm, lekki syndrom stresu pourazowego, kiedy myślimy o tym, że mamy tam wrócić następnego dnia albo za dwa dni na kolejny trening, no to świadczy o tym, że coś nie do końca się dzieje dobrego. To powinno być podzielone, powinien być elementy bardziej zadaniowe, elementy bardziej sparingowe, powinny być elementy stricte techniczne. No. Wtedy warto się chyba zastanowić nad jakością i wartością yy, prowadzącego dany trening. Natomiast co jest jeszcze takiego na przykład w pracy z wami, co może pomóc uniknąć, ograniczyć chociaż urazowość i kontuzję? Wydaje mi się, że to wszystko to, o czym rozmawialiśmy przy poprzednich sportach, jeżeli chodzi o odpowiednie przygotowanie motoryczne, czyli jeżeli chodzi o sporty walki, gdzie właśnie czy MMA, czy też inne sztuki walki, jest to właśnie jedna z dyscyplin, która wymaga od nas największej ilości przygotowanych jakichś tam elementów tej sprawności. Czyli musimy zadbać o wytrzymałość, o siłę, o dynamikę. O odpowiednie zakresy ruchomości, gdzieś tam też ta koordynacja ruchowa jest bardzo ważna, bo jeżeli wejdziemy gdzieś w pracę nóg, to bardzo łatwo wtedy jest uszkodzić gdzieś tam te kończyny dolne. Jeżeli nie zadbamy o odpowiednią technikę wyprowadzania ciosu, też te urazy, czy pewnie no najczęściej to będą nadgarski, ale też zdarzają się urazy barków. No to jeżeli popatrzymy na to wszystko, to rzeczywiście też wracając do tego wcześniejszego pytania, co jest jakby największą przyczyną tego występowania kontuzji. To jeżeli odpowiednio się przygotujemy wcześniej ze specjalistą, czy to będzie trener przygotowania motorycznego, czy fizjoterapeuta, który się też zajmuje ruchem, to wtedy z marszu zminimalizujemy ryzyko wystąpienia tej kontuzji. Sporty walki, tak jak już powiedział Bartek, będą wymagały od nas bardzo konkretnego przygotowania fizycznego. To jest przygotowanie fizyczne, które jest dosyć trudne w prowadzeniu, bo tak jak już wspomnieliśmy na początku, są to sporty bardzo przekrojowe. Dążymy do tego, żeby poprzez przygotowanie naszego organizmu za pomocą treningu siłowego, treningu mocy, już nie wchodząc w szczegóły, treningu wydolnościowego, doprowadzić do sytuacji, w której tak naprawdę jedyną szansą na kontuzję w trakcie treningu będzie przypadek. Czyli uwaga naszego sparring partnera, albo już sama walka w ringu, albo nasza nieuwaga, coś czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i co ma prawo się zdarzyć, bo to wynika ze specyfiki sportu. Ale dopóki my nie zadbamy o przygotowanie, no to tych urazów takich głupich, których można było uniknąć, jakieś przeciążenia, jakieś naciągnięcia, jakieś stłuczenia, mniej lub bardziej przyjemne lub nie, no to niestety wymaga to pracy. Czyli tutaj znowu pojawia nam się ta kwestia, że lepiej zapobiegać niż, niż leczyć. Jeszcze odnośnie treningu, to jestem ciekawa, czy na każdym treningu sztuk walki powinna być ta sekcja sparingowa według was. Według fizjoterapeutycznego punktu widzenia, jeżeli chodzi o zdrowie, pewnie niekoniecznie. Natomiast musimy liczyć się z tym, że idąc na jakieś treningi istnieje duże prawdopodobieństwo, że te sparingi będą i to pewnie będą częściej niż rzadziej. Także no, znowu wracamy przygotowanie i tylko wtedy jesteśmy w stanie zapobiegać tym nieprzyjemne konsekwencje zdrowotne. Tak, wiem, że obecnie w wielu klubach zaczyna być bardzo fajny moim zdaniem trend, że sparingi odbywają się w wyznaczone dni tygodnia. I są też osoby, które chodzą dla, na sporty walki raczej powiedziałbym dla zdrowia niż dla, niż dla bicia się po, po twarzach. A są inne osoby, które chodzą tylko dla tego drugiego? No, oczywiście, że tak. I wtedy jest wyznaczony dzień, w którym te sparingi się odbywają. Mogą wtedy klubowicze stwierdzić, że w danym tygodniu nie czują się na sparing po prostu, czują się obici, słabi albo po prostu nie mają na to ochoty i mogą z tego zrezygnować, nie za bardzo tracąc technikę, jeśli chodzi o pozostałe zajęcia. Dobra, no teraz pogadajmy sobie bardziej szczegółowo o tych kontuzjach i urazach, które są możliwe. Wiadomo, że ominiemy tematy, nie wiem, rozcięć łuku brwiowego, czy innych nacięć na skórze, czy zwykłych siniaków, obić i tak dalej, a skupimy się na tych bardziej dotyczących też waszej pracy, czyli pracy ze stawami, z mięśniami, z, z tym, co może, jak to się popularnie mówi, trzasnąć, łupnąć i tak dalej. W sportach uderzanych, tych pięściowych, mamy co Mamy kontuzję kończyn górnych, czyli pewnie barku, tak? Jeżeli chodzi o samo uderzenia, to będą to zdecydowanie częściej nadgarstki. Gdzieś tam też to się zdarza, no, mimo wszystko stosunkowo często, to znaczy złamania kości śródręcza czy palców. Natomiast no, z punktu widzenia mojej pracy, yy, naszej, no to zdecydowanie najwięcej pracujemy z nadgarstkami, ponieważ nie do końca przygotowana ręka, która nie jest w stanie, yy, jej mięśni nie, nie są w stanie ustabilizować tego nadgarstka w momencie uderzenia, kiedy to odchodzi od tej osi kończyny, czyli nadgarstek po prostu się wygina, wtedy większe lub mniejsze przyciążenia się tam yy, dzieją, no i ten nadgarstek, no w, mm, powiedzmy, w najmniej ekstremalnym przypadku po prostu zaczyna nas boleć, a nadgarstki, no niestety, ale to jest rzecz, która się ciągnie. Okej, okay, a rękawice używane w niektórych sztukach walki mogą troszeczkę ten nadgarstek ustabilizować? Teoretycznie tak, ale raczej służą ku temu łowiki. Nowoczesne rękawice mają faktycznie takie zaczepy specjalne, które mogą coś zrobić, jednak mimo to ludzie dalej korzystają z zawijek pod nimi, więc to świadczy o tym, jaki jest kaliber pomocy jednych i drugich. Rękawice głównie powstały pierwotnie w celu częstszego uderzania w przeciwnika. Czyli chcemy, żeby wojownik, jeśli mogę tak go określić, żeby wojownik nie zastanawiał się nad tym, czy on może wyprowadzić cios, czy nie, czy nie uszkodzi sobie ręki. Po to powstała rękawica. Więc tak naprawdę rękawica spowodowała, że walki są dużo intensywniejsze. Czyli nie przejmujemy się nosem przeciwnika, a swoimi palcami. Tak, czyli? tak, tak. Nie boimy się wtedy aż tak bardzo, że na przykład pogruchotamy sobie palce, uderzając kogoś w szczęk. Ale... To jest do pewnego momentu, jakby rękawica podnosi brutalność sportu. Ale powyżej pewnego poziomu bardzo go łagodzi. Dlatego w większości sekcji stosuje się rękawice 16 szesnastouncjowe, czyli takie, które są dosyć miękkie, i wtedy nawet jeśli przypadkowo wypłacimy plombę troszeczkę za mocno, to nasz kolega raczej się na nas nie obrazi. Jest też świadomy yy, raczej tego, co go czeka na ringu. Słuchajcie, a macie jakiegoś takiego protipa, jakie ćwiczenia można wykonywać. Aby wzmocnić nadgarstki? Przede wszystkim będą to wszystkie ćwiczenia związane z siłą chwytu, więc moje ulubione to będą wszelkie formy martwych ciągów, wyjątkowo ciężkich martwych ciągów, długa izometria, zwisy na drążku, ściskanie talerzy między palcami, ogólnie z chwytem można się bawić, tylko nie chcemy jakby zapomnieć o tej drugiej stronie przedramienia i nie chcemy zapomnieć o tym, że nasze palce mogą się też prostować, a nie tylko zginać. I tutaj już wchodzimy w taką bardziej oldschoolową metodykę treningu chwytu, bo bardzo często spotyka się na przykład wiadro z ryżem albo wiadro z piaskiem. Tak na filmach zwłaszcza, nie? Jakby. Tak, dokładnie. Gdzie powoli zakopujemy naszą piąstkę jak najgłębiej, jak najgłębiej, jak najgłębiej, a potem rozkładając palce, staramy się ją wyciągnąć. I kilka dni, no, 15-20 takich zakopań, to już jest uczucie bardzo intensywnego palenia w przedramionach. Ja bym dodatkowo dodał jeszcze do tego podciągania na drążku. Ponieważ tam również chwyt bardzo mocno pracuje, no i dodatkowo gdzieś tam zmaczamy tą obręcz barkową. No właśnie, bo tutaj obręcz barkowa działa bardzo mocno przy wyprowadzaniu ciosów na, na głowę, na górę ciała, czyli jakie tutaj możemy zaproponować ćwiczenia dla osób, które chciałyby sobie troszeczkę poszerzyć swoją jednostkę treningową? No, tutaj, chyba, no niestety, ale nie ma takiej prostej odpowiedzi, ponieważ, jak we wszystkim, ten trening, żeby był indywidualnie dobrany i żebyśmy my mogli maksymalnie z niego wyciągnąć, to powinien być zaprogramowany konkretnie pod nas. Także, no, szeroko pojęty trening siłowy. Gdzieś dodanie do tego oczywiście dynamiki, bo, bo uderzenie no, to jest y, wiadomo dynamiczny ruch. Ja bym jeszcze dodał ze swojej strony, że jeżeli nie mamy możliwości dostępu do takiego klasycznego treningu siłowego, no, to wtedy wszelkiego rodzaju kalisteniczne ćwiczenia, czyli właśnie podciąganie na drążku, pompki, pompki na poręczach y, i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie wszystko to, co widzieliśmy w filmach roki, Rocky 2, 3, 4, 6, 8. <laughs> A w tych sportach mieszanych i kopanych i uderzanych, z waszej perspektywy Częściej zdarzają się kontuzje górnych części ciała, czy dolnych? Ja bym powiedział, że najczęściej oni się wtedy skarżą na kontuzję pleców. Mojego, przynajmniej tak, tak wynika gdzieś moja bańka, w której funkcjonuje. Że najczęściej są, zgłaszają się do mnie z urazem przeciążeniowym pleców, który dopiero później się przeradza w coś innego. Bardzo często są to jakieś restrykcje w rejonach bioder, jeśli chodzi o sporty kopane, bo ludzie na siłę próbują wejść w ten zakres, żeby kopnąć sobie high kicka. To rozciąganie jest dosyć intensywne, bo oni nie mają dosyć siły, żeby kontrolować. Ta noga jest taka rzucana i przenosi się to gdzieś na inne struktury, które będą budować to napięcie, w tym wypadku plecy. Często jest problem, nagle pojawia się u osób, które zaczynają trenować. Sporty kopane i wchodzą w te większe zakresy, że objawia się u nich nagle tak zwany konflikt panewkowo-udowy. No to teraz musisz się bardzo wytłumaczyć, co to jest. Tak, konflikt panewkowo-udowy to będzie anatomiczna, zmieniona budowa naszego stawu biodrowego, przez co on będzie miał ograniczony zakres po prostu odwiedzenia. I będzie to prowokować do przeciążeń i bólu. Ale nie znaczy to, że koniecznie od razu wymaga operacji, bo często leczenie zachowawcze też się sprawdzi. Czyli to jest coś, co może się pojawić najczęściej w takim razie u osób trenujących, nie wiem, boksing, karate, gdzie jest dużo tych kopnięć wysokich na głowę. To znaczy, bardziej powiedziałbym, to jest coś, co już tam jest. I to jest zazwyczaj już długo to jest od, od dziecka po prostu przez specyfikę tej aktywności to się objawia. My to zaczynamy zauważać, zaczynamy zwracać na to uwagę, że coś nas boli, coś nas ciągnie, taki ból w pachwinie, często ludzie się skarżą. I na początku bardzo często jest, jest taki komentarz, że prawdopodobnie nie jesteś wystarczająco rozciągnięty. Bo w sportach walki, jak z czegoś się nie da zrobić, to bardzo często brak rozciągnięcia jest tym, tym standardem, na który się wszystko zrzuca. I się okazuje, że nie da się wejść w większy zakres, albo jest, wiąże się to z jeszcze większym bólem i jeszcze gorszym stanem te, tego bioderka i Często dopiero badanie obrazowe pokazuje, że tam tak naprawdę jest po prostu ciasno anatomicznie. No to rozciąganie to tak z własnego doświadczenia, jak pamiętam takie dwu, 2,5-3 godzinne treningi, to rozciąganie zabierało nam zazwyczaj jakieś 40-50 pierwszych minut. Jeszcze często w taki agresywny sposób pewnie. Tak, Bo, tak, tak, tak. Ja to... pamiętam e, siedzenie gdzieś tam w takim siadzie tureckim, gdzie ktoś stawał mi na kolana i trzeba było już dołki kopać, żeby to jeszcze... Rozluźni się, rozluźni się. Trochę wspominek. Powiedzmy sobie o kontuzjach głowy. No bo tutaj co może takiego z czym wy pracujecie mm, tak naprawdę się wydarzyć? Oprócz siniaków, lim i rozcięć łuku brwiowego, wybitych zębów. Wiadomo, to nie jest praca wasza. No, powiedzmy najbardziej, najpoważniejszą rzeczą, to jest straszenie mózgu, plus jakieś ewentualne, nie daj Boże, jeszcze poważniejsze rzeczy typu krwiaki na mózgu. Natomiast chyba mimo wszystko bardziej w związku z tymi uderzeniami, przez to, że jest to szarpnięcie głowy w bok czy, czy do tyłu, to częściej do mnie będą przychodziły osoby tak połączone uraz, to znaczy bulszej. Tak, większy lub mniejszy, i czy wystąpił, jakiś, wystąpił jakieś uszkodzenie, czy nie, to te bóle potrafią być dość spore i nawet potrafi to być mylone właśnie gdzieś tam z uszkodzeniem, jakimś w obrębie głowy, ponieważ w tym potrafią promieniować i dawać realne, bardzo duże bóle, nawet gdzieś tam połączone z nudnościami, wymiotami. Chociaż zaznaczyłbym, że jeżeli pojawiają się nudności, wymioty, no to wtedy zdecydowanie wizyta u lekarza i dopiero gdzieś tam potem do mnie. I wstrzymanie się z treningami pewnie też na ten czas. No, do wizyty u lekarza to 100%. Lepiej nie ryzykować. No, powiedzmy sobie też może jeszcze tak trochę mieszając tematy o rozgrzewce. Jak bardzo według was jest ona kluczowa? Mówimy jak podchodzimy do rozgrzewek czasami, nie? Niektórzy ich nie robią w ogóle, niektórzy uważają, że rozgrzewką jest podbiegnięcie na autobus, który nas zawiezie na trening. A jak bardzo jest to kluczowe przy potencjalnym unikaniu urazu? Jeśli chodzi o sporty walki, powiedziałbym, że rozgrzewka jest bardzo istotna. To znaczy, przede wszystkim przygotujemy ciało do wysiłku na wyższych obrotach niż on, jakby pracowało przez resztę dnia do tej pory. Przypomnijmy mu troszeczkę, w jakich zakresach ono się może znaleźć, tu zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś grapplingowe sporty, gdzieś jakieś dżuditsu, jakieś judo, bo większość urazów wynika wtedy z tego, że ktoś na przykład myśli, że on jeszcze nie musi odklepać, a się okazuje, że już powinien. Tak. I oprócz tego rozgrzewka powoduje też to, że my troszeczkę wstępnie się zmęczymy. Wydaje mi się, że. To też stoi za tymi godzinnymi rozgrzewkami, które często mają miejsce na tych różnych sekcjach. Ale rozgrzewka, przez to, że my się wstępnie zmęczymy, będzie powodować to, że my troszeczkę lżej będziemy uderzać na naszego sparring partnera albo osoby w zadaniówkach. Bo zwróćmy uwagę, że kiedy mamy walkę stricte zawodową, oni się wtedy nie rozgrzewają godziny, bo to będzie powodować zmęczenie i mniejszą wydolność w trakcie. Więc zależy pod co ta rozgrzewka ma być. Pod sam trening, moim zdaniem, im więcej ruchu przemycimy takiego spontanicznego, na średniej intensywności, tym lepiej dla naszego ciała. Jeśli chodzi o samą walkę, jeśli ktoś startuje w jakichś grandach, albo innych tego typu imprezach, no to, to lepiej nie. <grych> Bo to się źle podbije na performance, na, na, na tej wydolności naszej w trakcie, w trakcie walki. Ale rozgrzewka troszeczkę na pewno też nasze stawy i mięśnie przygotuje. Jak jesteśmy przy stawach i mięśniach, to może zacznijmy od mięśni. Jakie urazy mięśniowe mogą się pojawić wśród zawodników sztuk walki? Czy znowu będziemy mówić o tym dinopatii? Też może być. Ja bym powiedział, jeżeli chodzi o sporty walki, to dosłownie wszystko. Naciągnięcia, przeciążeniowe naderwania jakiejś właśnie, czyli te dinopatii, ale już taka bardziej zaawansowana. Zerwania też jakby, jak dostaniemy porządnego kopnia kanału do i tam się pojawi krwiak, no to też to nam uniemożliwia trenowanie. Także no dosłownie wszystko, co sobie nie wymyślimy z miejscami, to się nam może pocieć w czasie treningu sztuk walki. Tak, ale takie rzeczy, które najczęściej ludzie jednak się tym dzielą gdzieś, to są właśnie naderwania, zerwania, jakieś bardzo mocne stłuczenia. Nie wiem, czy coś jeszcze bym do tego dorzucił. Tu wracamy do tego, że pokaż charakter. Jak boli, to rozgrzejesz, będzie lepiej. I niestety, ale często te przeciążeniowe kwestie, które już bardzo często wchodzą właśnie w większy lub mniejszy uraz strukturalny, że tam już jakieś naderwania są widoczne na badaniach obrazowych, no to to jest bardzo często bagatelizowane. No i dopiero w momencie, kiedy już nie jesteśmy w stanie przeprowadzić całego treningu, no to dopiero zaczynamy zwracać na to uwagę, oj chyba coś się dzieje, trzeba pójść to zbadać. Jeszcze gdzieś tam w środku dodałabym smarowanie się, namiętnie pęgają. Tak, tak. I mojaścio Dobra, to urazy mięśniowe mamy, wiemy, że mogą wystąpić wszystkie, a co z naszymi stawami? I teraz może też już możemy przejść na, na ten dół ciała. Tak, to zdecydowanie. Częściej będą jednak sporty grapplingowe, gdzie są dźwignie i rzeczywiście my tam no, dosłownie doprowadzamy naszego przeciwnika do takiego bólu, że on odklepuje, także no, dochodzimy gdzieś do granicy zakresu. No i często zdarza się, że no, ci ludzie albo nie odklepują, bo pokazują charakter, albo trafiają na, na tyle niedoświadczoną osobę, że ona nie wie, kiedy przystopować. Tak, i ona nie doprowadzi do granicy tego zakresu, tylko troszkę go przekroczy i tam wtedy to się uszkadza. Natomiast też yy, oprócz tych sportów grapplingowych, no to, to co mówiłem wcześniej odnośnie pracy nad koordynacją, no kiedyś byłem na treningu boksu, gdzie moim zdaniem, tak z punktu widzenia fizjo, rozgrzewka została przeprowadzona perfekcyjnie. Tylko dwie osoby były nie do końca przygotowane koordynacyjnie i w momencie, kiedy zaczęły się zadaniówki pod kątem pracy nóg, jedna dziewczyna skręciła kostkę tak naprawdę potężnie, że słychać było strzał tam coś, coś w środku a drugi chłopak zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Także no... No mamy też z mojej perspektywy te, te sporty, sztuki, walki, tak jak karate, na przykład, który gdzieś tam dynamicznie trzeba i wasze ciało musi się skręcać bardzo mocno i bardzo szybko i częsta zmiana kierunków też, więc tutaj co, będziemy mieć staw skokowy, który może dostać? Będziemy mieć kolano, które też może swoje przecierpieć? Tak, wszelkiego rodzaju uszkodzenia łąkotek, tak ogólnie urazu Wydaje mi się, że zabrakłoby nam czasu, gdybyśmy mieli wymieniać wszystkie, bo to jest, są sporty, które składają się, mamy dwie składowe. Pierwsze to będzie właśnie to, że to są takie sporty nadal troszeczkę postrzegane jako... Takie samcze oldschoolowe, czyli tam musi boleć, tam pokazujemy, jacy jesteśmy silni, poważni i tak dalej. A z drugiej strony, właśnie one nadal są owiane taką aulą tej oldschoolowej metodyki treningowej, też. Czyli ma być ciężko, robimy na zajazd, mata ma tam być mokra od potu, wszyscy się ślizgają. Z drugiej strony, nazywają je wciąż sztukami walki, czyli gdzieś tam jest jakaś finezja w tym wszystkim, zwłaszcza w tych tradycyjnych az azjatyckich na pewno. Dobra, to powiedzcie mi, skoro wiemy, że tak naprawdę urazów doznać nie można wszelkiej maści, jakie ćwiczenia jeszcze można by było wykonywać, albo co robić prewencyjnie, aby bardziej temu zapobiec? Okej, okay, więc przede wszystkim ważny będzie ważne będzie tak zwane ogólne przygotowanie fizyczne, czyli nie tyle maksymalizacja naszych możliwości, co po prostu złapanie takiego optymalnego poziomu sprawności na każdej płaszczyźnie. Więc chcemy mieć w miarę okej okay kondycję, czyli jakiś rower bieganie. Chcemy mieć w miarę ok, poziom siły, więc chcemy po prostu robić właśnie pompki, przysiady, jakieś jakąś formę ćwiczeń oporowych. Yy, może to być też jakiś trening mocy, ale zazwyczaj to przychodzi samo u początkujących w trakcie, w trakcie dalszych treningów, bo specyfika sportu tego od nich wymaga. Także to, czego moim zdaniem każdy powinien zacząć, to jak tylko pozwoli nam nasze ciało swoją regeneracją pomiędzy jednostkami jakiegoś boksu, kickboxingu, jiu na wrzucenie czegoś jeszcze, to chociażby jedna taka ogólno-usprawniająca jednostka treningowa w tygodniu, ale nie na jakiejś zamordystycznej intensywności, bo zaraz mamy kolejny trening sztuki walki. I należałoby też rzucić sobie taką wagę i zważyć, co jest dla nas istotniejsze. Czy, czy te sporty walki, czy ogólna aktywność fizyczna, bo nie jesteśmy w stanie robić jednego i drugiego. Ja bym jeszcze dodał tak pod kątem tego, właśnie, co mówimy, że trenerzy cisną, też ogólnie jakby presja grupy jest taka, że musimy się cisnąć na maksa i gdzieś tam pokazać to, że jesteśmy mocni. Ja bym polecał jeszcze trochę skupić się właśnie na czuciu własnego ciała, gdzieś tam dzięki temu w momencie, kiedy my dojdziemy do takiej granicy swojej, gdzie. Ten ból, takie ciepełko, które czujemy, ogień w związku ze zmęczeniem, podczas wykonywania treningu, będziemy w stanie wyczuć, kiedy to jest jeszcze fajne ciepło, kiedy te mięśnie pracują, a kiedy coś tam już się zaczyna dziać nie tak, jak powinno. To wróćmy jeszcze, Grzesiu, bo wspomniałeś ten taki złożony problem konfliktu panewkowo-łudowego, który może się objawić właśnie podczas trenowania sztuk walki, czyli on jakąś tam przyczynę, taką źródło swoje ma gdzie indziej, tak? To znaczy, ono źródło swoje ma tam, gdzie się objawia. Jest tak, że mamy kość udową i mamy panewkę stawu biodrowego. I możemy sobie wyobrazić, że to są takie dwa puzzle, które ładnie do siebie pasują, są, są jakby przystosowane, nie? Jak dwie połówki są stanowią jedność. Konflikt taking ja. Konflikt panewkowo-udowy świadczy o tym, że jedna z części tego puzelka, bo są różne typy tego konfliktu, ale nie wchodźmy w to aż tak dokładnie, to nie jest istotne. Na, na potrzeby tego podcastu. Jeden z tych puzelków ma zdeformowaną końcówkę i on nie pasuje. A w zasadzie pasuje, ale nie do końca. I jest, tak można powiedzieć, troszeczkę wciśnięte to na siłę w naszej anatomii, bardzo dużym uproszczeniu. I będzie się to objawiać w taki sposób, że kiedy my zaczynamy używać tego biodra bardziej, a wcześniej tego nie robiliśmy, bo na przykład ktoś. Raczej ma pracę biurową, raczej aktywności nie było, i nagle stwierdził, że trzeba się zacząć ruszać, trzeba się zadbać. I w wieku dwudziestu kilku lat idzie na boks czy na kickboxing? Tutaj akurat bardziej? Tak, i przy okazji, przy okazji stwierdził, że w sumie to, nie wiem, miał jakieś nieciekawe przeżycia na mieście i dochodzi do wniosku, że chciałoby umieć się obronić, bo to też jest często motywacja. Idzie sobie, ma miesiąc jakichś tam treningów, tak, jest to rozciąganie, są kopnięcia wysokie, średnie, niskie, wszystkie. Półobroty, nieobroty. I w pewnym momencie on zaczyna czuć, że po tych kopnięciach powraca do domu, ma ból w bioderku, jest ból w pachwinie, czuje, że rozciąganie mu nie idzie, że on nie może wejść w pewien zakres, że grupa idzie do przodu, a on dalej cierpi i nie jest w stanie. I wtedy to będzie może nam wskazywać na to, że ten konflikt panewkowo-udowy tam występuje. Czyli my mamy taką fizyczną blokadę, która powoduje, że my nie możemy pójść dalej z progresem. I co ten człowiek ma zrobić wtedy? Wtedy może się udać do fizjoterapeuty. I my wtedy będziemy weryfikować, czy jakby ten zakres jest faktycznie za mały, czy tam może jest deficyt siły. Albo może od razu udać się do ortopedy i zrobić sobie badanie obrazowe, które z automatu nam potwierdzi, czy to występuje, czy też nie. I teraz mamy od momentu rozpoznania, czy to jest ten konflikt panewkowo wołdowy, mamy ogólnie dwie formy leczenia. Jedna jest zachowawcza, druga jest operacyjna. Bardzo często zachowawcza wystarcza. Więc nie, zalecałbym, nie zachęcałbym ludzi do tego, żeby od razu szli na operację. Ale zdarzają się też przypadki, kiedy to leczenie zachowawcze nie przyniesie rezultatów. Często też dużo osób ogólnie stwierdza, że jednak sporty walki w sumie nie są wtedy dla nich, i przenoszą się na inny sport, który im to coś tak nie dokucza, gdzie nie wchodzą w aż tak ekstremalne zakresy. Ale należy mieć na uwadze, że to znowu odniosę się do tego odkulowego podejścia: silniej, mocniej, bardziej to nie zawsze jest dobra droga. No, czasami trzeba się nad tym swoim ciałem zastanowić, o co, co ono chce nam zakomunikować, tym, co się dzieje. I wtedy musimy to rozeznać i dopiero z tym zacząć pracować. Okej, okay. czyli taka praca z konfliktem panewkowo-łudowym pewnie oznacza jakiś tam dłuższy proces rehabilitacyjny? Zdecydowanie. Ja jeszcze bym powiedział odnośnie tej kwestii operacyjnej, że jakby ten konflikt to, tak jak żeś jak powiedział, z tym niepasującym puzelkiem, chodzi o to, że albo na kości łudowej, albo na tej panewce, w którą ona wchodzi, narasta kość dodatkowa. I to powoduje ten konflikt. W związku z tym, jakby to nam pokazuje, że nasze ciało ma tendencję do tego, żeby ta kość narastała, więc my idąc na operację, musimy się liczyć z tym, że ta kość może znowu tam narosnąć. I jeżeli my nie przeprowadzimy tego procesu rehabilitacyjnego w taki sposób, żeby te mięśnie były wydolne i żeby nasz staw biodrowy mógł w stanie pracować w pełnych zakresach, czy nawet w tych po prostu, które nam wystarczają, żeby, żeby to wszystko działało, to prawdopodobne jest, że ta kość znowu narośnie i my znowu będziemy odczuwali duże dolegliwości bólowe. Dobra, to ja mam takie Pytania od siebie. Jedno jest takie, co polecilibyście ze swojej perspektywy osobom, które dopiero chcą zacząć przygodę ze sztukami walki. Nie zaczynajcie od sztuk walki, zacznijcie od treningu ogólnego, albo może inaczej, możecie zacząć od sztuk walki, tylko zróbcie sobie to w formie jednego treningu w tygodniu i dodajcie do tego inne aktywności. Może to być basen, rower, yoga, pilates, yy, bieganie. To nie musi być jakoś super sprecyzowane zadbajmy o tą ogólną sprawność. To, co sprawia przyjemność też chyba. Tak, zgadza się i wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie bezpiecznie to robić, cieszyć się z tych treningów i robić to po prostu długo. Ja bym zachęcił do sprawdzenia opinii na temat klubu, do którego chcemy pójść, bo bardzo często w opiniach ludzie początkujący, którzy odbili się, napiszą dlaczego się odbili, czyli nie wiem, od rzeczy, po, od rzeczy typu trener nie mówił po polsku, nic nie rozumiałem, po rzeczy w stylu po prostu nie było tam zbyt czysto, śmierdziało i... Więc, więc warto, warto się dowiedzieć, gdzie o miejscu, w które chcemy się wybrać, niż za to zapłacić i, i, się, i się przejechać. Można też z polecenia się gdzieś wybrać, i warto też ja zachęcam do tego, żeby pierwszy trening odbyć jednak indywidualnie z trenerem sztuk walki. Bo zazwyczaj jak przychodzi świeża osoba na jakąś sekcję, i zazwyczaj te zajęcia już tam trwają jakiś czas, ta sekcja to nie jest, że co tydzień tam są osoby, które są pierwszy raz. Oni będą coś robić, czego my jeszcze nie potrafimy. Więc i tak będziemy stać z boku i robić bardzo podstawowe drille zadaniowe, typu chodzenie z gardą, typu e, wyprowadzanie prostych ciosów, typu chodzenie na boki, bo jakbyśmy zostali wpuszczeni w takie środowisko, które już to trenuje, to albo zrobimy krzywdę sobie, albo zrobimy krzywdę tej osobie przez brak wyczucia, albo toporność ruchów. Więc warto udać się na to indywidualne spotkanie z trenerem chociaż raz, gdzie i tak te podstawy przerobimy, a przy okazji on wychwyci pewne rzeczy, coś nam może zarekomenduje, może zauważy, że coś jest bardziej dla nas, coś jest mniej dla nas zobaczy jakieś szczegóły w nas, których my nie jesteśmy do końca świadomi. I oszczędzi nam to też potem czasu na następnej sekcji, na której inni będą na nas patrzeć, że my z boku coś robimy i to czasami też jest niekomfortowe. Wydaje mi się, że to jest taka podstawa, o której nikt nie myślał, a każdy potrzebował, to usłyszeć. Także to fajnie. A teraz druga perspektywa, czyli co możecie polecić? Osobom, które są już naprawdę starymi wyjadaczami, trenują sztuki walki wiele lat? Może trochę ze względu na wiek, trochę ze względu na zmęczenie, dopadają ich coraz częściej jakieś kontuzje? Czy tutaj zalecenia od Was będą inne? Wtedy bym się wybrał do jeżeli nie mamy zaprogramowanego treningu siłowego bo to się bardzo często spotyka, że szczególnie właśnie faceci dziś tam po 45-50 roku życia, którzy od zawsze trenowali te sporty walki, ale na takim amatorskim poziomie oni twierdzą, że dzięki temu sportowi oni są silni. I taka jest prawda, że oni często są bardzo silni, natomiast te bóle wynikają najprawdopodobniej nie z urazów, jakie gdzieś tam wcześniej mieli, tylko z tego, że ten trening nie jest na tyle różnorodny, żebyśmy mogli zadbać o ten stan zdrowia. Więc jeżeli tego nie ma, wybrać się czy do fizjoterapeuty, czy do trenera przygotowania motorycznego, który nam zaprogramuje dodatkową jednostkę. Dzięki czemu po pierwsze będziemy lepsi w tym sporcie walki, po drugie, będziemy zdrowsi. Tak, też rolą fizjoterapeuty i trenera, pamiętajmy o tym, że nie jest tylko kierowanie samym treningiem i wzmacnianiem, bo ja osobiście widzę, że kiedy trafia do mnie taki pan 40-50 z dużym backgroundem w sportach walki, to bardzo dużo czasu zajmuje edukacja pod kątem regeneracji jego organizmów, czyli jakby niestety, ścieramy się wtedy nadal z oczekiwaniem, że to, ten organizm nadal się będzie regenerował tak jak 20 lat temu. On dalej jest w stanie robić pieniądze jednostek treningowych w tygodniu, on dalej jest w stanie się wylizać z każdej kontuzji, jak na psie, po prostu wszystko minie samo, tak? Ciepła wanna z solą i, i, i mija. I wtedy, jakby wdraża się dopiero tą edukację na temat tego, jak sport siłowy, jak, jak, jak może wyglądać ogólnie jednostka regeneracyjna na siłowni, że my możemy się nadal ruszać, ale niekoniecznie aż tak obciążać to ciało, żeby ono coś się z nim jakby zadziało pod kątem przebudowy, tylko raczej pod kątem przyspieszenia tych procesów, które już tam trwają. Regeneracja pod kątem snu, zarządzania stresem i też może zmiany formy treningu sztuk walki, bo sztuki walki moim zdaniem piękno sztuk walki polega na tym, że one są bardzo różnorodne, nawet kiedy się zawęzimy do jednej dyscypliny. Czyli nawet karate ma X tych szkół. Tak, są bardziej kontaktowe są mniej kontaktowe. Jeśli chodzi o tajski boks, tak samo. W jednym klubie jest nastawienie bardziej na walkę w klinczu łokcia, łokcie kolana, w innej będą to proste zadaniówki, gdzie jest boksowanie i tam też dużo wiedzy można wyciągnąć. Więc otwarta głowa, dużo chęci do dalszego samodoskonalenia, ale też akceptacja tego, że nasze ciało też dojrzewa. Tak? Czyli tak jak powiedziałeś o tym pięknie i różnorodności, czy sztuki walki są takim sportem, który Wy jesteście w stanie polecić ludziom, że jeśli chcą, jeśli w głowie mają myśl: A to może być fajne to żeby na to faktycznie pójść, przekonać się i, i trenować? Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim sporty walki wnoszą jedną rzecz, które mało które sporty wnoszą. To trenuje naprawdę grono ludzi, z którymi my mamy styczność na bieżąco, bo te sekcje są spore. Tam jest naprawdę sporo ludzi, jest bardzo fajny aspekt społeczny, jest taka wspólnota ludzi, którzy razem trenują, często zawierają przyjaźnie, mają razem wyjazdy i to jest coś, czego moim zdaniem w innych sportach troszeczkę Ciężko nam szukać. Wydaje mi się, że też stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia dużo o tym mówi: że jest tam napisane, że dwie dyscypliny najzdrowsze dla, dla małych dzieci to jest gimnastyka oraz właśnie sztuki walki. Tam konkretnie mówimy o Judo. Natomiast, no, jako element, to jest bardzo zdrowa rzecz, bo właśnie wzmacnia wszystkie elementy naszej, naszej zdolności motorycznej. I przy okazji, podnosi pewność siebie i też. Pamię należy pamiętać, że warto w niektórych sytuacjach w życiu czego nikomu nie życzę, ale wiedzieć, jak podnieść gardę albo wyprowadzić prawy prosty lewy sierpowy, tak? Tak, ja też myślę, że ze swojej perspektywy zdecydowanie mogę polecić jednak sztuki walki, mimo tego, że czasem boli. Myślę, że możemy zamknąć temat. Serdecznie zaprosić na, na różnorakie zajęcia sztuk walki, i tym samym też. Y Przekonać was do tego, żebyście od czasu do czasu przyszli na przykład do Bartka do gabinetu czy do Grześka na salę i oprócz swoich treningów pod konkretną dyscyplinę, zrobili też coś innego dla ciała i ducha. Ja dziękuję Wam bardzo dzisiaj za rozmowę. Bartek i Grzeziek są fizjoterapeutami, którzy dzisiaj ze mną rozmawiali. Nazywam się Natasza Geldon i Tobie polecam, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeśli zaciekały Cię ten odcinek, jeśli wyciągnąłeś, wyciągnęłaś coś dla siebie. To daj nam tę łapkę w górę na, na YouTubie, albo udostępnij na przykład osobie, której może się to spodobać i przydać. Dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy do odsłuchiwania innych odcinków. Dzięki. Dziękujemy ślicznie.